Przed nami fragment, który już kilkakrotnie czytaliśmy, ale dzisiaj chciałbym się podzielić z wami czymś, co jest ściśle związane z tym, o czym już mówiliśmy do tej pory, czyli to, co dzisiaj będę mówił, bazuje na tych czterech poprzednich kazaniach w tym temacie czasów końca. I ufam, że i dla was będzie to dzisiaj taki przełomowy moment w tym rozważaniu tego fragmentu. Dla mnie był. Wreszcie po tych tygodniach zmagania się z różnymi tutaj koncepcjami i możliwościami wyjaśnienia, ja sam osobiście dotarłem do miejsca, w którym znalazłem jakieś wyjaśnienie i zrozumienie, które przyniosło radość i pokój do mojego serca. I mam nadzieję, że w jakiejś mierze uda mi się z wami tym podzielić. Tak naprawdę chciałbym mieć przynajmniej 3 godziny, aby powoli dokładnie przeanalizować z wami to, co spróbuję zrobić w trakcie tego nie 3-godzinnego kazania. Mam nadzieję, że uda nam się dostrzec spójność całego poselstwa tego 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, chociaż tak naprawdę skupimy się tylko na jednej kwestii, mianowicie na wielkim ucisku, o którym mówi tutaj Pan Jezus. Jeśli to dobrze zrozumiemy, wydaje mi się, że cały fragment staje się spójny i nie mamy problemu z tymi różnymi kwestiami, które ten fragment nastręcza wielu, którzy próbują się z nim zmagać. Niechaj Bóg nam dopomoże. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, przeczytamy tylko fragment od 15 wiersza. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, albo dosłownie żadne ciało, żaden człowiek. Lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. I od wiersza 29. A zaraz po, u nas jest przetłumaczone, udręce owych dni, ale to jest dokładnie to samo słowo. Zaraz po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebiańskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź Jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest. Tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. A więc wielki ucisk. O jakim ucisku mówi tutaj Pan Jezus? Czy mówi o ucisku o zasięgu globalnym, czy o zasięgu lokalnym? Kogo ten ucisk dotyczy? Wszystkich ludzi, czy tylko Żydów? Jak długi jest to okres? Spróbujmy dziś zastanowić się nad tymi pytaniami i rozważmy różne odpowiedzi szczerych biblistów dochodzących do odmiennych wniosków. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, są tacy, którzy zawężają całą tę wypowiedź Pana Jezusa do wydarzeń, które faktycznie rozegrały się jeszcze za życia tego pokolenia, które było pierwszym odbiorcą tych słów.
twierdzą, że wielki ucisk, o którym mówi tu Pan Jezus, opisuje jedynie okres oblężenia Jerozolimy i jej zburzenia w 70 roku, kiedy to w rzymskim Holokauście w morzu krwi został pochłonięty ponad 1 000 000 Żydów. Niektórzy zawężają ten wielki ucisk do tego okresu. To mniej więcej trwało 3,5 roku, cały ten okres oblężenia, głodu i w końcu zniszczenia Jerozolimy. I ta interpretacja bierze pod uwagę literalne znaczenie zapowiedzi: nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. I pozwala też na spójną interpretację 70 tygodni z 9 rozdziału Księgi Daniela. Natomiast problemem jest wiersz 29 i następne, gdzie czytamy o niezwykłych znakach na niebie, sygnalizujących widzialne przyjście Chrystusa z wielką mocą i chwałą. Aniołów, którzy przy głosie wielkiej trąby gromadzą wybranych ze wszystkich stron świata. Wiersz 29 mówi nam, że te wydarzenia nastąpią zaraz po ucisku, zaraz po udręce owych dni. Więc tu jest pewien problem. Aby podtrzymać tą swoją historyczną interpretację, jej proponenci muszą nadać tym niebiańskim zjawiskom alegoryczne znaczenie. A więc słońce, księżyc i gwiazdy symbolizują znamienitych synów Izraela. Tak jak widzieliśmy, miało to miejsce rzeczywiście w proroctwie Daniela w odniesieniu do czasów ucisku za czasów Epifanesa IV i desekracji świątyni za jego czasów. Aniołowie, czy to słowo, wiecie, znaczy w Grece również posłańcy, według nich oznacza apostołów i wiernych zwiastunów Ewangelii, którzy z głosem wielkiej trąby, czyli z głosem Ewangelii, rozgłaszają ją po całej ziemi i tak gromadzą wybranych z całej ziemi. I oczywiście to wszystko da się biblijnie uzasadnić, wskazując na inne miejsca, gdzie znajdziemy takie alegoryczne zastosowanie tych samych określeń. Tyle tylko, że wymaga to dosyć zaawansowanej, alegorycznej gimnastyki i nie jest to spójne z innymi miejscami Ewangelii, gdzie Pan Jezus, posługując się podobnymi obrazami, ewidentnie mówi o swoim przyjściu w dniu ostatecznym. Na przykład spójrzmy do Ewangelii Mateusza, 13 rozdziału, gdzie Pan Jezus wyjaśnia znaczenie dwóch przypowieści. Przypowieści o zbożu i konkolu oraz przypowieści o sieci i rybach. I w wierszu 40 mówi: jak tedy zbiera się konkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I podobnie w wierszu 49, tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A więc tu mamy tą analogię tych aniołów posyłanych, aby zgromadzić i wybrać i rozdzielić dobrych i złych. Podobnie apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale i 16 wierszu mówi: gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Ci natomiast, którzy zawężają wypowiedź Pana Jezusa do wydarzeń, które dopiero mają nadejść, ci, którzy ten cały rozdział postrzegają jako coś, co dopiero ma się wydarzyć, coś, co dopiero ma być w przyszłości, zapanowania literalnego antychrysta, twierdzą, że wielki ucisk, o którym Pan Jezus tutaj mówi, będzie miał globalny zasięg i będzie trwał albo 7 lat, albo 3,5 roku. Oni muszą podzielić te 70 tygodni z Księgi Daniela na dwa okresy. Przyjmując tydzień jako 7 lat, wyliczają następująco. Pierwsze 69 tygodni, czyli 483 lata, jest to według nich okres od dekretu Cyrusa, by odbudować świątynię, aż do przyjścia Mesjasza. Natomiast drugi okres to ostatni tydzień, czyli 7 lat, który umiejscawiają w nieznanej przyszłości zapanowania literalnego antychrysta, który ma przyjść na tę ziemię. I
utożsamiają zapowiedziany tutaj przez Pana Jezusa wielki ucisk z wydarzeniami opisanymi w Księdze Objawienia, w 7 rozdziale, gdzie również pojawia się to wyrażenie wielki ucisk. To są jedyne dwa miejsca, gdzie takie wyrażenie się pojawia. Tutaj w Ewangelii Mateusza i w Księdze Objawienia w 7 rozdziale. I przeczytajmy ten fragment. Objawienia 7 rozdział. Będziemy czytali tylko fragment od wiersza 9. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. I tu zwróćcie uwagę. Z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i 4 postaci. I upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu, mówiąc: amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Tu mamy to wyrażenie. I wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego. A ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. I nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. A więc w tym fragmencie widzimy, iż są to ludzie z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów i języków, którzy wychodzą z wielkiego ucisku. I według tej futurystycznej interpretacji jest to czas panowania Antychrysta, prześladowania Kościoła, zabijania tych, którzy zostaną po pochwyceniu Kościoła, dla tych, którzy wierzą w pochwycenie przed uciskiem, dla tych, którzy wierzą, że Kościół będzie przechodził przez ucisk, czy przynajmniej część ucisku, to są chrześcijanie, którzy po prostu giną w trakcie tego wielkiego ucisku, który przyjdzie na ziemię. Natomiast problem jest taki, że Antychryst w Księdze Objawienia, w tej tutaj chronologii objawienia, pojawia się dopiero w 13 rozdziale, a tu jest dopiero 7, a więc 6 rozdziałów później. Ponadto zaciemnienie słońca, zaczerwienienie księżyca, spadanie gwiazd na ziemi, biadanie przerażonych narodów pojawia się już w rozdziale 6 objawienia, podczas gdy Pan Jezus mówi: a zaraz po ucisku owych dni słońce się zaciemni i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebiańskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. Oczywiście tego typu nieścisłości nie są problemem dla proponentów takiej eschatologii, którzy skrupulatnie zbierają wszystkie fragmenty, które zawierają podobne wyrażenia czy niosą zbliżone idee, a następnie zlepiają je ze sobą i dopasowują do siebie tak długo, aż powstanie w miarę spójna teoria czasów końca. Nie jest to łatwe i jednoznaczne zadanie, dlatego tak wielu jest różnych zwolenników tych koncepcji, ale którzy różnią się w tym, jak to posklejali, jak to poukładali i jaka według nich jest chronologia. A więc nie są zgodni co do momentu pochwycenia Kościoła, czy będzie on miał miejsce przed uciskiem, w trakcie ucisku, czy po ucisku, czy w ogóle będzie miał miejsce. Nie są zgodni co do przyszłości i roli Izraela oraz nie są zgodni co do tysiącletniego królestwa. Oczywiście dzisiaj nie mamy czasu, żeby się tymi wszystkimi problemami zająć, gdyż przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania jest jedynie wielki ucisk opisany w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, który w moim przekonaniu nie jest tym samym wielkim uciskiem, o którym mówi Księga Objawienia, chociażby ze względu na te proste chronologiczne różnice. Tylko dlatego,
że to samo wyrażenie, wielki ucisk, pojawia się w Ewangelii Mateusza 24 i Objawieniu 7 rozdziale, nie jest jednoznaczne, że mówią one o tym samym. To samo greckie słowo, tłumaczone tutaj jako ucisk, pojawia się w różnych kontekstach Nowego Testamentu aż 45 razy i odnosi się najczęściej do prześladowań, doświadczeń i cierpień, jakie spotykają wierzących, ale również występuje w kontekście ogólnego ludzkiego cierpienia, przypadłości, chorób, różnego rodzaju problemów, na przykład w liście Jakuba w 1 rozdziale i 27 wierszu. A nawet to słowo, ucisk, występuje w odniesieniu do gniewu Bożego i sądu nad złoczyńcami. Na przykład w drugim liście do Tesaloniczan, 1 rozdziale i 6 wierszu, czy też w liście do Rzymian, w 2 rozdziale i 9 wierszu. Nie możemy więc przypisywać tego samego znaczenia danemu słowu czy wyrażeniu, nie bacząc na kontekst, w jakim to słowo czy wyrażenie występuje. Jeśli porównamy wypowiedź Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, z 24 rozdziału, którą już czytaliśmy, z analogiczną wypowiedzią zapisaną w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, wtedy wyraźniej możemy dostrzec zakres tego wielkiego ucisku. Otwórzmy proszę Ewangelię Łukasza, 21 rozdział. Tutaj nie sklejamy dwóch fragmentów, które dotyczą czego innego. Tutaj porównujemy dwie relacje tej samej wypowiedzi Pana Jezusa w dwóch Ewangeliach. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział i czytajmy powoli od wiersza 20. Mateusz pisał o ohydzie spustoszenia w miejscu świętym. Łukasz mówi, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem, i teraz zwróćcie uwagę, wielka niedola. Tutaj nie używa słowa ucisk, takiego samego słowa jak tam w Mateusza, ale odnosi się dokładnie do tego samego. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad kim? Nad tym ludem. Nad Żydami. Wiersz 24. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Tu jest użyte greckie słowo etnos, pogan, słowo, które w wielu innych miejscach tłumaczone jest jako pogan. W następnym wierszu dwukrotnie to słowo jest u nas przetłumaczone jako pogan. Jest to to samo słowo, które tu jest użyte jako słowo etnos. A więc będą uprowadzeni do wszystkich narodów czy do wszystkich pogan. Kto? Żydzi. Oczywisty kontekst jest tu zburzenia Jerozolimy. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, etnos. Aż się dopełnią czasy pogan, etnos, to samo słowo. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, etnos ponownie. Gdy zahuczy morze i fale, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebiańskie poruszą się i wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Porównując relację wypowiedzi Pana Jezusa zapisaną u Mateusza i Łukasza, również Marka możemy znaleźć paralelny fragment, ale tutaj on jakby bardzo bliski jest temu, co Mateusz mówi. Kiedy porównamy ze sobą te dwa opisy, dochodzę do wniosku, że wielki ucisk, o którym mówi tu Pan Jezus, dotyczy wyłącznie narodu żydowskiego i rozciąga się od momentu zburzenia świątyni w roku 70 aż do zakończenia czasów pogan, na krótko przed widzialnym przyjściem Syna Człowieczego z mocą i wielką chwałą. Jeśli na to w ten sposób spojrzymy, to naprawdę jest to wielki ucisk. Trwa już blisko 2000 lat. I jeśli prześledzicie dzieje narodu żydowskiego na przestrzeni minionych wieków, poczynając od masakry w Jerozolimie w roku 70, aż po dziś dzień, jest to niezwykle bolesna historia.
pełna niewymownego cierpienia i jakże często irracjonalnej nienawiści wszystkich narodów wobec Żydów. Wystarczy wpisać sobie w Wikipedii antysemityzm i macie historię prześladowań Żydów przez wieki, przez chrześcijan, przez Rzym, przez różne narody. Jest to tragiczna historia wielkiego ucisku tego narodu. Antysemityzm nie jest nowym zjawiskiem. Żydowski Holokaust II wojny światowej to jest wyraźny, potworny szczyt Góry Lodowej, antysemityzmu, który od blisko 2000 lat jest przyczyną wielkiego ucisku tego narodu, wielkich prześladowań i wielkiego cierpienia, jakie znosili, gdziekolwiek się udali. Prawdziwie, gdyby Bóg nie czuwał nad tym narodem, gdyby nie były skrócone owe dni, to słowo dni tak naprawdę oznaczać może dni, lata, wieki, okresy czasu. To nie jest określenie, które oznacza jakiś krótki czas. Jest to ogólne wyrażenie, które może oznaczać jakiś okres czasu. Od dni, po rok, po całe wieki. Gdyby nie były skrócone owe dni, owe czasy, nie ocalałby ani jeden Żyd. Było wiele takich sytuacji w historii, kiedy próbowano ich zniszczyć zupełnie, wyniszczyć co do jednego. Ale ze względu na wybranych, tak jak Pan Jezus zapowiedział, te dni zawsze były skrócone i przetrwali. I trwają aż do dzisiaj. I wierzymy, że Bóg ma wobec nich jeszcze swój zamysł. Bóg dopuścił straszny sąd nad tym narodem. I tutaj śledziliśmy wcześniejsze trzy rozdziały, gdzie Pan Jezus szczegółowo im zapowiadał, że całe zło, które się dokonało aż do jego czasów, spadnie na ten ród albo na to pokolenie. I Bóg dopuścił ten straszny sąd nad tym narodem, ale nie porzucił swego wybranego ludu. Jak apostoł Paweł mówi, pozostała resztka według wyboru łaski. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi w 11 rozdziale, zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Ta sama idea, którą widzimy u Łukasza, póki się wypełnią czasy pogan. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I mówi, oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. I dalej apostoł Paweł zapowiada odnowę Izraela u kresu wieków. Jeśli uznamy, że wielki ucisk z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, rozciąga się od zburzenia świątyni w roku 70 aż do końca czasu pogan i dotyczy narodu żydowskiego, który po dziś dzień ma udział w tym wielkim ucisku, cały ten rozdział staje się chronologicznie spójny. Jedyna trudność, jaka pozostaje nam do wyjaśnienia, to wiersz 34. Zaprawdę, powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. To samo wyrażenie, to samo określenie, ale inaczej u nas znowu przetłumaczone, znajduje się w 23 rozdziale i 36 wierszu, kiedy jeszcze Pan Jezus rozmawiał z faryzeuszami. Zwróćcie uwagę, popatrzcie na te dwa miejsca. Mateusza 23:36. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Zwróćcie uwagę, tutaj inaczej przetłumaczyli nasi tłumacze. Tam przetłumaczyli to pokolenie, tutaj przetłumaczyli ten ród. Jest dokładnie to samo greckie wyrażenie. W niektórych tłumaczeniach naród. A więc pokolenie, czy naród, czy ród. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym zwrócić jeszcze waszą uwagę na jedną rzecz, której też nie widać w naszym tłumaczeniu. W obu tych wierszach mamy wyrażenie to wszystko. Widzicie? Wiersz 34. Aż się to wszystko stanie. Wiersz 36. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. W oryginale jest tam liczba mnoga użyta. Dosłownie te wszystkie, w domyśle rzeczy, te wszystkie rzeczy. To jest ważne, za chwilkę się tym szczegółowo zajmiemy. Jest to ważne w całej tej analizie tego rozdziału. Po pierwsze, to pokolenie, czy ten ród, ten naród. Nie ma pewności. Nie wiemy. To słowo może być i tak używane. Najczęściej było używane w znaczeniu pokolenia. Ale to słowo może oznaczać jedno i drugie. Choć jeśli przyjmiemy to znaczenie słowo ród, czy naród, to nam upraszcza interpretację. Według takiego tłumaczenia sąd, o którym mówi Pan Jezus, spadnie na ten naród, na ten ród, na Żydów.
A więc na ten naród, który prześladował proroków, a teraz odrzuca posłanego do nich Mesjasza. I to jest jedna z możliwości wyjaśnienia tego, że nie przeminie ten naród, aż się to wszystko stanie. Jest też możliwość wyjaśnienia tego, zgadzając się z większością lingwistów, którzy nie godzą się na tłumaczenie tego greckiego słowa jako naród i obstają przy twierdzeniu, że naturalnym, oczywistym znaczeniem użytego tu słowa jest jednak pokolenie. Pokolenie ówczesnych słuchaczy słów Pana Jezusa. I jeśli uznamy to tłumaczenie za właściwe, musimy spojrzeć do greckiego tekstu, aby przeanalizować pewne kluczowe terminy i spróbuję jak tylko najprościej potrafię króciutko wam przedstawić te różnice między naszym tłumaczeniem a tym, co jest w greckim tekście. Musielibyście mieć w ręku Biblię brzeską, która oddaje w naszym języku, jako jedyna chyba, którą znalazłem, tą różnicę. W greckim tekście, podobnie jak w naszym języku, występują odrębne zaimki na określenie rzeczy bliższych, wcześniejszych i dalszych, bardziej odległych. A więc w liczbie pojedynczej mamy ten, ta, to na te rzeczy bliskie i tamten, tamta, tamto na rzeczy dalsze. Mówimy to okno i tamto okno. Proste. W języku greckim jest podobnie, jest to różnica. W liczbie mnogiej podobnie. Mówimy ci, te na rzeczy bliskie albo tamci, tamte na rzeczy dalsze albo bardziej odległe. Ci ludzie i tamci ludzie. Te lata albo tamte lata, tamte dni. Jest różnica między stwierdzeniem, że coś wydarzy się tego dnia wkrótce, a owego dnia w dalszej przyszłości. Co innego oznaczają te rzeczy znajdujące się blisko, mające już miejsce lub mające wkrótce nadejść, a tamte rzeczy znajdujące się dalej, mające nadejść w dalszej przyszłości. I tak jak powiedziałem, w naszym przekładzie w ogóle nie ma tej różnicy. U nas wszędzie mówią to, 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 to. Nie zrobili żadnej różnicy. Ale w greckim tekście jest zasadnicza różnica. I tak jak powiedziałem, w naszym przekładzie tego nie widać, ale jeśli sięgniecie po Biblię brzeską, dostępną w internecie bezpłatnie, można sprawdzić to. Czytamy w wierszu drugim tak. I rzekł im Jezus, a zaś nie widzicie tych wszystkich rzeczy? Wiersz trzeci. Uczniowie zadają pytanie i mówią, powiedz nam, kiedy te rzeczy będą. A więc oni pytają o te rzeczy, o których Jezus mówił wcześniej. Wiersz szósty. Pan Jezus mówi, albowiem muszą się stać te wszystkie rzeczy. Ale to jeszcze nie koniec. Wiersz ósmy. A te wszystkie rzeczy są początkiem boleści. W tych wszystkich wierszach pojawia się konsekwentnie to samo greckie wyrażenie, które mówi te wszystkie rzeczy. I jak widzimy tutaj, Jezus mówi o początku boleści w odniesieniu do tych wszystkich rzeczy. W następnych 16 wierszach wielokrotnie pojawia się słowo wtedy, które oznacza w tym czasie, w tym okresie, do którego się odnosi to, co było wcześniej. Dopiero w wierszu 19 pojawiają się owe dni, tamte dni, już nie te, ale owe, tamte. To samo określenie jest ponownie użyte dwukrotnie w 22 wierszu. Wiersz 15 mówi o ohydzie spustoszenia, która, jak ostatnio widzieliśmy, jest związana ze zburzeniem Jerozolimy w roku 70. Następnie mamy wezwanie do ucieczki z Jerozolimy i Judei i zapowiedź wielkiego ucisku Żydów, który ma trwać aż do dnia widzialnego przyjścia Pana Jezusa. Tak jak widzieliśmy, zaraz po dniach tego ucisku będą te zjawiska na niebie i ukaże się znak Syna Człowieczego i zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego w chwale. Wiersz 29, tak? A zaraz po ucisku owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje, gwiazdy będą spadać z nieba, moce niebiańskie będą poruszone i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugich. W następnych wierszach
Pan Jezus podsumowuje całą swoją wypowiedź i ponownie wzywa uczniów do gotowości. Zobaczcie wiersz 32 następny. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, co? U nas jest znowu to wszystko, ale co tam jest? Tam jest te wszystkie rzeczy. Gdy ujrzycie te wszystkie rzeczy, a więc musimy cofnąć się i zobaczyć, jakie były te wszystkie rzeczy wcześniej, żeby wiedzieć, o czym Pan Jezus mówi. Kiedy ujrzycie te wszystkie rzeczy, wiedzcie, że blisko jest. Tuż u drzwi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się, co? Te wszystkie rzeczy staną. Niebo i ziemia przeminie, ale moje słowa nie przeminą. I teraz zwróćcie uwagę na zmianę. Wiersz 36. Ale o, u nas co jest? O tym dniu. A wiecie, jak tam jest dosłownie? O tamtym dniu. Ale o owym dniu i godzinie nikt nie wie. Nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn. A więc nie mają go co go pytać, bo on też nie wie, nic im nie powie więcej o owym dniu. Tylko sam Ojciec. No, oczywiście jest ciekawa rzecz, o której możemy rozmawiać, ale dzisiaj na to nie mamy czasu. Natomiast zwróćcie uwagę na zasadniczą różnicę między tymi wszystkimi rzeczami, w odniesieniu do których Pan Jezus podaje nam pewne informacje, a owym dniem, o którym wie jedynie Bóg Ojciec. I co do którego nadejścia Pan Jezus pozostawia nas w wielkiej niewiadomej. Jeśli traktować to pokolenie jako literalnie pokolenie żyjące w tamtych czasach, wtedy te wszystkie rzeczy, ściśle rzecz biorąc, kończą się na wierszu 15, który opisuje zburzenie Jerozolimy 40 lat później. A więc literalnie za dni tego pokolenia, którego starsi żydowscy i uczniowie byli częścią. Następne wiersze nie używają więcej wyrażenia te wszystkie rzeczy, ale owe dni, tamte dni, których to pokolenie już nie miało oglądać, które miało być udziałem reszty narodu. Jeśli macie zamęt czy niejasność, którą ja miałem przez wiele tygodni, przyznaję się, próbując to ogarnąć, czytając co tylko mogłem w tym temacie i próbując badać słowa i gdzieś szukać, zachęcam do ponownego, spokojnego przesłuchania tego kazania z Biblią w ręku. Jeśli macie dostęp do interlinii, gdzie macie grecki tekst i polski tekst, to byłoby idealnie. Wtedy można to spokojnie prześledzić krok po kroku. Na stronie Oblubienicy jest też dostępny, więc można sobie to wszystko sprawdzić. Na koniec jeszcze dzisiaj chciałbym, abyśmy króciutko spojrzeli na ów dzień. I zobaczmy, jak apostołowie uchwycili tę różnicę i tę ideę owego dnia w odróżnieniu od tych rzeczy. Otwórzcie proszę pierwszy list do Tesaloniczan, 5:4. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ów dzień, jak złodziej zaskoczył. U nas dzień ten. Jaki dzień? No właśnie ten, ów dzień, którym wiadomo było, że Pan przyjdzie. Tak? Zobaczcie drugi list do Tesaloniczan, 1. Przeczytajmy od 6. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie, kiedy? W owym dniu. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. 2 Tymoteusza, 1, wiersz 12. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Widzicie, oni nawet nie mówią, jaki to jest dzień. W innych miejscach mówią dzień pański i tak dalej, ale często posługują się właśnie tym wyrażeniem. Ów
dzień i wiedzą, o czym jest mowa. Wiedzą, o jaki dzień chodzi. Jeszcze jedno miejsce. 2 Tymoteusza 4,8. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Bracia i siostry, mam nadzieję, że nie skupimy się w tym całym naszym rozważaniu na tych technicznych kwestiach, na tych eschatologicznych problemach, ale że rozważając te rzeczy na nowo w naszych sercach, Pan Bóg odświeży tą myśl, Jezus nadchodzi, Jezus wróci. Tak jak to, co zapowiedział, wszystko dokładnie się wypełniło, tak i Jego przyjście jest pewne, jest taki amen. Jezus przyjdzie. Nie znamy do końca wszystkich szczegółów. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć się całym sercem dogmatycznie za tą czy tamtą koncepcją. I to, co wam dzisiaj przedstawiam, też przedstawiam wam pod rozwagę. Przedstawiam wam jako moje jakieś tutaj odkrycia, coś, do czego doszedłem, rozważając te rzeczy, nie twierdząc, że zostanę przy tym do końca życia. Być może pojawią się mądrzejsi bracia, którzy przedstawią mi takie argumenty, że się z tego wycofam. Wydaje mi się to logiczne, spójne i póki co z tych wszystkich opcji, z którymi się zapoznałem, najbardziej do mnie przemawia. Zachęcam was do tego, abyście przeczytali dalszą część 24 rozdziału i 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Spokojnie przeczytali i wsłuchali się w to wezwanie Pana Jezusa w tych różnych obrazach, w tych różnych przypowieściach, które tam przedstawia, w których mówi: czuwajcie, czuwajcie, bądźcie gotowi, wyczekujcie mnie. Żyjcie tak, jakbym miał przyjść, jak złodziej w nocy. Nie wiecie kiedy. Czekajcie na mnie. Przyjdę, nie zostawię was. To świat, to co widzicie, to wszystko, to się skończy. Jak za dni Noego, pewnego dnia to wszystko zostanie zmiecione. Nie będzie z tego nic. Ale nadchodzi wieczne królestwo. Nadchodzi wieczne panowanie Chrystusa. Nadchodzi dzień, kiedy każde oko go ujrzy. Każde kolano się przed nim skłoni. Każdy język wyzna, że on jest Panem. Wszyscy jego wrogowie będą jak podnóżek jego stóp. Śmierć zostanie pokonana jako ostatni wróg. Nadchodzi królestwo, bracia, siostry. To jest nasz dom. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze powołanie. To winno być tęsknotą naszych serc. To winno być naszym wołaniem. Nie tylko prześladowanego Kościoła, ale i naszym. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, stajemy przed Tobą, dziękując Tobie za Twoje słowo, które nie zawsze jest proste, nie zawsze jest jednoznaczne, nie zawsze łatwo nam jest zrozumieć Jego przekaz i Jego sens. I przyznajemy się do naszej cząstkowości, naszego zrozumienia i poznania. I wiemy, że jeszcze nie poznaliśmy, jak należało poznać. Ale prosimy Ciebie, błagamy Ciebie, byś udzielał nam łaski, abyśmy więcej i więcej rozumieli. I aby nie było to tylko pusta wiedza, która nadyma nas jakąś pychą czy czymkolwiek złym, ale żebyśmy, będąc oświeceni przez Ciebie w jakiejkolwiek sferze, w jakiejkolwiek dziedzinie, prowadzili święte życie, pobożne życie na tej ziemi, oczekując Twego przyjścia, oczekując Twojej nagrody i Twojej słusznej kary, oczekując wyrównania rachunków, tak jak nie wyrówna ich żaden sąd, jak nie wyrówna ich żaden człowiek. Oczekujemy, Panie, Twego przyjścia, Twego sądu, naprawienia wszystkich krzywd, otarcia wszelkich łez i zaprowadzenie nowego porządku. Twojego porządku, który będzie trwał na wieki, niewzruszony, któremu już nic nie zagrozi, gdyż wszyscy wrogowie zostaną pokonani i zniweczeni. Panie, oczekujemy gorąco nadejścia Twego dnia, owego dnia, w którym, Panie, przyjdziesz na obłokach z mocą i wielką chwałą. Panie, oczekujemy tego dnia i niechaj w naszych sercach to oczekiwanie będzie żywe i codzienne, inspirujące nas do prowadzenia pobożnego życia na tej ziemi, chwalenia Ciebie i święcenia Twojego imienia we wszelkiej myśli, wszelkim słowie i wszelkim dobrym czynie. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam pamiętać o tych sprawach, które poruszyłeś w naszych sercach, gdy czytaliśmy te słowa. Niechaj będzie w nas święty lęk, zbożny lęk przed Tobą i niechaj będzie umiłowanie Ciebie samego i Twego przyjścia, abyśmy i my stanęli w gronie tych, którzy otrzymają wieniec żywota, nagrodę za wszystkie nasze dobre czyny, które uczyniliśmy w Twoim imieniu. Amen.